Nazywam się Agnieszka Budzińska-Bennett i powierzono mi przepiękny projekt, nagrania kompletnego rękopisu Krasiński 52. Rękopisu, który jest najważniejszy dla muzycznej kultury polskiej XV wieku i ogólnie jest to rękopis, który plasuje muzykę polską właściwie na arenie międzynarodowej. Jest to rękopis, w którym odnajdujemy utwory obce, importowane, ale również utwory, które powstały w Polsce, utwory polskich kompozytorów, których imiona czy nazwiska również znamy. To są takie postacie jak Mikołaj z Radomia, czy prawdopodobnie Mikołaj Ostroruk, a więc mamy tutaj połączenie produkcji importowanych, zagranicznych, jeszcze z końca XIV i z początku XV wieku, a także naszych kompozycji rodzimych. I ten melanż jest bardzo interesujący, ponieważ widzimy tutaj przenikanie się wpływów, widzimy jak kompozytorzy polscy uczą się od kompozytorów zachodnich i eksperymentują z muzyką wielogłosową, przede wszystkim muzyką wokalną. Mamy przyjemność nagrywać w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w szwajcarskim Herznach w kantonie Argowia. Je crois que la musique de ce manuscrit est extrêmement variée. Et puis aussi, nous avons des chanteurs, chanteuses, des instrumentistes aussi. Et je pense que beaucoup de gens seront séduits par cette musique-là. Pas forcément des connaisseurs. Je suis persuadé que cette musique pourrait atteindre un grand nombre de personnes, des mélomanes. Et je pense également en Pologne, puisque c'est ça fait partie du patrimoine de ce pays et au-delà des frontières également, je pense. Agnieszka mi ha coinvolta in questo bellissimo progetto del manoscritto Crass, che è una raccolta di brani veramente molto particolari ed è anche molto sorprendente ritrovare stili e compositori in repertori anche del manoscritti e delle fonti, diciamo, fonti italiane, per esempio del 300 e 400, di cui anch'io personalmente me ne sono occupata e me ne occupo. Soprattutto ritrovare compositori che appunto erano conosciuti in Italia e ci si rende conto che questi viaggiavano, queste musiche molto belle e arrivavano anche molto lontano, persino fino in Polonia. Questo è estremamente affascinante. There are lots of questions of how to approach this repertoire. Some of it is incomplete, some of it is reconstructed, some parts are written for performance because it was quite clear that these parts existed or at least were improvised and were sung. So it is a very interesting mixture of historical sources and interpretation in our day, with of course a very informed mind and approach about what we know about how things were done at the time. Un šis ir ļoti interesants Crass mūzikas piemērs, kas ir mazliet ar savu flēru, ar tādu mazliet citu piegājienu, bet, protams, ļoti interesanti dziedāt un uzzināt par to. Es ist für mich besonders großartig, diese Musik aufzunehmen, weil ich schon eigentlich so seit dem Ende meiner Schulzeit sehr viel mit früher Musik in Berührung gekommen bin. Ich bin selber als Kind mit Barockmusik groß geworden, sehr viel Johann Sebastian Bach, ich stamme aus Leipzig, und habe dann mich aber zunehmend der frühen Musik zugewendet, mache auch manchmal selber diese Musik und fühle mich dieser Musik sehr vertraut und sehr verbunden. Und hier in der Nähe von Basel ist es natürlich großartig mit Musikern aus der ganzen Welt. Also ich glaube, wir sind hier vier verschiedene Kontinente, die Musiker hierher geschickt haben, um hier miteinander zu musizieren. As a historical trombonist, I work very often with vocalists. The instruments that we play are copied from original historical instruments, and we use different mouthpieces. And
with the hope that we can recreate the sounds from the time of the music. Projekt KRAS 52 to projekt, który zawiera wiele elementów. Z jednej strony przygotowujemy całą nową edycję muzyki tego rękopisu, a także jego tekstów. Oprócz transkrypcji jesteśmy właśnie w trakcie nagrywania całego repertuaru tego rękopisu. Ta dwujęzyczna edycja, ponieważ będą to teksty w języku polskim i angielskim, także tutaj też mamy nadzieję na echo pewne w świecie muzykologicznym poza Polską, będzie wydana przez PWM, natomiast głównym partnerem całego projektu jest Instytut Adama Mickiewicza. Potrójny album z kompletem utworów zawartych w tym rękopisie zostanie wydany przez niemiecką wytwórnię Raumklang.